Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać sposób na zarobek, który aktualnie działa naprawdę bardzo dobrze. Dzisiaj rano zaczynałem tak naprawdę od zera, teraz po niecałych 2 godzinach roboty mam ponad 100 tysięcy na swoim koncie. Wszystko jest naprawdę bardzo proste, ponieważ te karty, które widzicie na ekranie, są wypisane w specjalnej zakładce na Foodbinie. Ja oczywiście za chwilę tą zakładkę Wam pokażę. Dzisiejszy cały odcinek będzie opierał się właśnie na kartach non-rare gold, czyli na kartach złotych nieświecących, które kosztują na przykład ponad 3 albo ponad 4000 coinsów. Dlaczego one tyle kosztują? Dlatego, że albo są one potrzebne do ewolucji, albo są one w gotowych rozwiązaniach na Foodbinie do niektórych SBC, dlatego ludzie naprawdę płacą grube tysiące za te karty, a ja zaraz Wam pokażę, jak te karty łapać dosłownie po cenie Quixela, także przebitka na karcie jest naprawdę 2, 3 albo i 4 tysiące zysku, więc aż szkoda na tym nie skorzystać. Na sam start odcinka zostawcie suba, zostawcie lajka, to oczywiście nie pominiecie kolejnego poradnika. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście wymagany próg lajków, także jak pod tym odcinkiem dobijecie 200 lajków, ja od razu zaczynam nagrywać kolejny odcinek, kolejny poradnik na zysk, także wszystko jest w Waszych rękach. No oczywiście jak będziecie mieć suba, to tego poradnika nie pominiecie, także zapraszam do oglądania. Szybko przenosimy się teraz na Foodbina, ponieważ dosłownie w minutkę pokażę Wam, jak w teorii znaleźć te karty i oczywiście jak na nich działać. Jak widzicie, musicie sobie wpisać filtry, kliknąć w wersję, zaznaczyć sobie wersję Gold Non Rare, a następnie kliknąć sobie tutaj w cenę, tak aby te karty posegregowały wam się od najdroższych do najtańszych. No i oczywiście bardzo ważne jest to, że tutaj w rogu jeszcze można sobie wybrać platformę, także wybierzcie sobie platformę, aby właśnie cena pokazywała Wam się z tej platformy, na której gracie. No i oczywiście nie ma znaczenia, czy jest to konsola, czy jest to PC, ponieważ tych kart naprawdę jest bardzo dużo. Te karty, które teraz widzicie, są z PC-ta, natomiast teraz przełączam się na platformę Xbox oraz konsola. Jak widzicie, tych kart naprawdę jest bardzo dużo, a oprócz tego oczywiście są jeszcze niektóre karty, które kosztują 0 coinsów, a tak naprawdę kosztują 5000 coinsów, ponieważ Foodbin tego nie odświeża, ale do tego przejdziemy w dalszej części tego odcinka. Oczywiście, jeżeli takie filtry sobie już ustawicie, odpalacie sobie taką stronę gdzieś na boku albo na telefonie, no i po prostu każdą z tych kart, którą widzicie tutaj, sprawdzacie na rynku i próbujecie ją dołapać taniej. Oczywiście najłatwiej te karty dołapać jest po godzinie 19, ponieważ po 19 ludzie otwierają SBC, otwierają paczki i często te karty wystawiają dużo taniej, nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że te karty kosztują na przykład 2, 3 albo 4 tysiące coinsów. Jak ja to nagrywam, jest wtorek rano, także tak jak widzieliście, ten zysk aż tak bardzo duży nie był, no bo w praktycznie godzinę 40 zarobiłem tylko 100 tysięcy coinsów, ale jak sobie będziecie robić ten sposób wieczorem, zobaczycie, że naprawdę wychodzi to dużo, no bo wystarczy przeflipować takich kart powiedzmy 50, żeby zarobić na przykład 140 tysięcy coinsów, także 50 kart w godzinę, no nie jest to dużo. Jak zaczniecie sobie robić ten sposób, no to zobaczycie, że naprawdę ma to ręce i nogi. Bardzo fajne w tym sposobie jest to, że wszystkie te karty tak naprawdę odświeżają się co 2 albo 3 dni. Tak naprawdę jak sobie za 3 dni wpiszecie takie filtry i posegregujecie od najdroższych, zobaczycie tutaj zupełnie inne karty. Oczywiście wpływ na to mają konkretne SBC, które się pojawiają. No i oczywiście w gotowych rozwiązaniach tutaj na Foodbinie, które te karty się pojawiają. A oczywiście jak dostajemy nowe SBC, no to nowe karty po prostu są używane do SBC. No i oczywiście co 2 dni tak naprawdę dostajemy nową ewolucję. No i przez to te karty są tak bardzo mocno podbijane. A oczywiście każda nowa ewolucja wiąże się z tym, że do każdej nowej ewolucji pasują nowe karty, także no nieważne, kiedy zobaczycie ten odcinek, czy jest to październik, czy jest to luty, czy jest to maj, tak naprawdę cały czas będzie można sobie na tych kartach zarabiać, ponieważ cały czas będą to inne nazwiska. Natomiast taka mała porada ode mnie: ja polecam flipować na kartach z zakresu cenowego od 1500 do 4900. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie te karty mają najbardziej odświeżoną cenę i właśnie te karty najszybciej schodzą na rynku. Gdybyście sobie chcieli flipować na tych kartach, które kosztują powiedzmy te równe 5000 coinsów, które pokazuje Foodbin, no to często albo jest to zbugowane, albo tak naprawdę tych kart nie ma w ogóle na rynku, także nimi się nie zajmujcie. Wpiszcie sobie takie oto filtry i na tych kartach sobie działajcie. Powtarzam, wpisujecie wszystko na rynku, każdą kartę sprawdzacie i na przykład jeżeli taki Dizazi wchodzi aktualnie po 2500 coinsów na PC-cie, no to oczywiście próbujecie go dołapać taniej. Czy to będzie snajperka, czy to będzie licytacja, to zależy już od Was. Oczywiście im taniej dorwiecie, tym po prostu więcej zarobicie, natomiast jeżeli sobie robicie ten sposób wieczorem po 19, polecam te karty snajpić, a jak sobie robicie ten sposób na przykład rano albo w nocy, no to polecam te karty licytować, ponieważ naprawdę dużo tych kart schodzi dosłownie po 300-400 coinsów, no bo ludzie nie wiedzą, że one chodzą tak drogo, no a kto mądry licytuje non-rary po powiedzmy 1000 coinsów, jak no nikt tego i tak nie używa. No a jeżeli wy wiecie o tym, że na przykład takie karty schodzą po 5 koła, licytujecie po 1000, no to aktualnie ta przebitka wynosi 4000 coinsów zysku na jednej karcie. Dosłownie za sekundkę przenosimy się do gry, jednak mała sprawa, pewnie zauważyliście, że dużo kart pokazuje się jako, że kosztuje
kosztują 0 końców i sprawa wygląda tak. Albo tych kart nie ma w ogóle na rynku i są one tak drogie, że schodzą od razu, dosłownie jak wchodzą na rynek, to od razu ktoś je kupuje. Albo jest to zbugowane i po prostu Foodbin no nie odświeża tych cen. Także na tych kartach też się później skupimy. Też warto sobie po 19 te karty sprawdzać na rynku, ponieważ często ludzie wystawiają je tanio, a dosłownie po 20-30 minutach one znowu znikają całkowicie z rynku. No i oczywiście schodzą po maksymalnej cenie, czyli w tym przypadku po 5000 końców. Oczywiście tych kart jest naprawdę na Foodbinie bardzo dużo i czasami niektóre oddają zdecydowanie lepiej od pozostałych, dlatego ja osobiście polecam wam chwilę nad tym rynkiem posiedzieć, chwilę popatrzeć, które karty generalnie szybciej się sprzedają, no i które karty szybciej i łatwiej można dostać po dosłownie cenie 500-600 końców, po to by oczywiście zaraz sprzedawać je po 4-5 tysięcy końców. Jednak gdybyś miał z tym problem i chciałbyś mieć podane te karty gotowe na tacy, to pamiętaj o tym, że cały czas na moim Discordzie możesz zakupić rangę handlarz. Dzięki tej randze dostajesz ode mnie wiele metod na handel i wiele gotowych nazwisk do inwestycji. Ja oczywiście wszystkie te karty, które oddaję najbardziej, tam są wypisane i wystarczy sobie po prostu na nich działać, nie trzeba niczego szukać. Oczywiście na specjalnych kanałach publikuję gotowe nazwiska oraz piszę, po ile daną kartę bierzemy, kiedy tą kartę będziemy sprzedawać, za ile, jakie jest ryzyko, czy takie ryzyko występuje. No i oczywiście wyjaśnię, dlaczego akurat te karty mają podrożeć. Do tego wypisuję gotowe nazwiska do flipowania, gotowe filtry do snajpienia, także nieważne jaki masz budżet, na pewno sobie będziesz w stanie na tym bardzo łatwo zarobić. Wystarczy raz albo dwa razy dziennie odczytywać Discorda, a końce tak naprawdę same będą wpływały na twoje konto. Oczywiście na Discordzie macie również kanał Opinia Handlarzy, tam możecie zobaczyć opinie ludzi, którzy mieli taką rangę w zeszłej edycji, możecie zobaczyć, ile oni zarobili, czy polecają tą rangę, także jak się wahacie, można sobie poczytać i może dzięki temu będziecie mieli nową opinię, no i sobie oczywiście wtedy podejmiecie decyzję, czy warto tą rangę zakupić. Link do Discorda macie w opisie, ja zapraszam, ponieważ miejsca są ściśle ograniczone. Ja w tym momencie pokażę wam całą praktykę w kilku prostych krokach, ponieważ oczywiście wiem, że dużo ludzi czekało na ten moment, dlatego na boku odpaliłem sobie całą tą listę z Foodbina, o której wam przed chwilą mówiłem, natomiast teraz każdego zawodnika po kolei będę sobie wpisywał na rynku, no i oczywiście sprawdzał, po ile on chodzi. Jako pierwszy na liście wyświetlił mi się właśnie ten zawodnik z Chelsea, no i oczywiście sprawdzam, ile autentycznie on kosztuje. Na Foodbinie jest napisane 5000, natomiast w grze, jak widzicie, chodzi on maksymalnie po około 800-900 końców pewnie, ponieważ tyle się pojawiał. No właśnie, maksymalnie chodzi po 1000 końców, natomiast to nie zmienia faktu, że cały czas można na nim działać, ponieważ ten zysk również byłby dobry. Natomiast szukamy sobie takiej karty, która kosztowałaby właśnie ponad 3000 końców, żeby dokładnie wam wytłumaczyć, jak to robić. No i udało mi się znaleźć idealny przykład, jest to dosłownie druga karta, jaka wyskoczyła mi na Foodbinie. Faktycznie jest jej na rynku tylko 6 kart i zobaczcie, jaka to jest okazja. Wszystkie z nich kosztują przynajmniej te 4200, natomiast jedna tutaj chodzi po 1200. Automatycznie sobie taką kartę będę kupował, natomiast te karty pozostałe sobie zalicytuję, ponieważ licytacja kończy się za 27 minut i bardzo możliwe, że tej karty mnich nie przebije. Natomiast nie zalicytuję sobie jej za 300, zalicytuję sobie ją za 700 końców, tylko i wyłącznie dlatego, żebym nie musiał tej karty pilnować. Gdybym zalicytował ją za 300, musiałbym przez te 27 minut wejść i tej karty pilnować. Natomiast jak zalicytuję sobie ją za 700, bardzo możliwe jest to, że nikt tą kartą nie będzie się interesował. No i oczywiście te karty od razu sobie wygram. Natomiast tą babeczkę, którą sobie udało mi się wygrać, automatycznie wystawię sobie teraz na rynek za 4000 końców. Kupiona za 1200, wystawiona za 4100 i co ważne, zawsze wystawiajcie te karty tylko na godzinę, ponieważ po godzinie ta cena może się zmienić. Aktualnie wtedy najtańsza karta może kosztować na przykład 3300, dlatego wtedy wystawilibyście sobie tą kartę za 3200, tak żeby wasza oferta zawsze była najtańsza. Nie zawyżajcie cen, ponieważ na przykład jeżeli będziecie zawyżać te ceny, może się okazać, że po 2-3 godzinach ta karta wam nie zejdzie, a na przykład cena tej zawodniczki spadnie do 500 albo 600 końców, tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład dane SBC, do którego ona jest potrzebna, albo dana ewolucja się skończy. Także lepiej tą kartę wystawić 100, 200, 300 końców taniej od tych najtańszych na rynku, aniżeli tą cenę zawyżać i potem stracić całość końców, które oczywiście włożyliście w tą kartę, dlatego ja sobie ją wystawiam, no i oczywiście szukam kolejnych kart na rynku. No i od razu kolejna karta z góry, jest to Beste, oczywiście Niemiec grający w Benfice. Jak widzicie, najtańsze karty schodzą po około 2800, natomiast tutaj, ja tutaj nie będę tych kart kupował na kup teraz, ponieważ są one bardzo drogie, natomiast sobie te karty masowo zalicytuję. Jak widzicie, 650 końców, również taką licytację biorę, no i tutaj za 700 końców również taką licytację biorę. Oczywiście jak będą się te licytacje kończyły, ja cały czas będę tych kart pilnował, no bo głupio by było, gdyby na przykład ktoś mi przebił o 50 końców, no i gdybym taką kartę przegrał, dlatego jak sobie jakąś kartę zalicytujecie, pamiętajcie o tym, żeby potem o tej karcie pamiętać.
No a teraz pokazuję wam jedną z moich takich perełek, ponieważ to właśnie na Maksimowiczu zarobiłem najwięcej tysięcy końców. Jest to oczywiście Serb grający w lidze greckiej, jest to pomocnik. No i dlaczego na nim zarobiłem najwięcej? Ponieważ ta karta nie jest kartą popularną, ona na Futbinie pokazuje się jako cały czas by kosztowała 0 końców. No i tak naprawdę ludzie nie wiedzą o tym, że jest on bardzo drogi. Jak zarabiałem? Licytowałem sobie masowo te karty i tak naprawdę od razu potem wystawiałem na kup teraz. Jak widzicie, aktualnie na rynku naprawdę pojawia się jej bardzo dużo, po 300-400 końców, dlatego waszym zadaniem jest to, żeby sobie właśnie takich kart znaleźć, no i takie karty cały czas licytować. Ja często licytowałem tą kartę po 300-400 końców, gdzie ona została przeze mnie wygrywana, no i później bardzo często sprzedawałem ją po 3000 czy 1300, czasami nawet po 4000 schodziła, w zależności oczywiście od tego, ile tych kart było na rynku, dlatego takie karty sobie trzeba szukać i oczywiście mówię wam o tym, żebyście zwracali uwagę na te karty, które na Futbinie kosztują 0 końców, ponieważ często po prostu Futbin nie wiadomo z jakiej przyczyny tych cen nie odświeża, no i ludzie automatycznie te karty wystawiają pod naprawdę grosze, a po 19 gwarantuję wam, że często tego Maksimowicza dorwiecie po 300, 400, 500 końców na kup teraz, dlatego nie będziecie nawet musieli czekać, aż licytacja się skończy. Także polecam sobie takich kart po prostu poszukać, no bo są to perełki, na których aż żal nie skorzystać. Taka malutka porada ode mnie, ponieważ często karty z top 5 lig oddają najbardziej, dlatego na przykład można sobie ustalić filtr Premier League, złota zwykła i minimum kup teraz 3200. Jak sobie te karty wyszukujecie, można sobie na przykład porównywać ceny i sprawdzać, czy faktycznie te karty po tyle chodzą. Gdybyście oczywiście nie mieli pomysłu, jak tych kart szukać na Futbinie, no to oczywiście można sobie takie filtry ustawić, no i sprawdzać, czy te karty faktycznie po tyle chodzą, automatycznie wtedy oczywiście brać te tańsze i tak dalej, także ja wam pomysł podrzucam. Co wy z tym zrobicie, to jest tylko w waszych rękach. Jeżeli macie chęci, na pewno sobie na tym sposobie bardzo dużo zarobicie. Natomiast dla tych osób, które zostały do samego końca odcinka, mam bardzo ważną poradę, która wam zdecydowanie ułatwi działanie na tym sposobie. A mianowicie, jak sobie ustawicie na Futbinie filtr na złote karty nieświecące, kliknijcie sobie tutaj order by popularity. Dzięki temu posegregują wam się karty od najpopularniejszych do najtańszych. No i oczywiście te karty, które są najpopularniejsze, często na rynku schodzą najczęściej. W tym przypadku jako pierwszy pokazuje się Savio, potem pokazuje się na przykład Calafiori, a następnie jak sobie chwilę niżej zejdziecie, pokazuje się Beste, o którym wam mówiłem, dlatego warto sobie te karty posegregować od najpopularniejszych, ponieważ dzięki temu bardzo łatwo te karty znaleźć. Dodatkowo można sobie na przykład wtedy ustawić filtry minimum cena 1000 końców, a maksimum cena na przykład 4900, dzięki czemu Futbin wam zaproponuje tylko i wyłącznie te karty, które faktycznie was interesują, no i tak naprawdę wtedy możecie sobie lecieć po kolei i każdą z tych kart sprawdzać. Jak widzicie, dużo kart pojawia się z Premier League, dużo kart pojawia się z Bundesligi, Serie A i Ligi Hiszpańskiej, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, właśnie z top 5 lig te karty schodzą najczęściej, ponieważ najczęściej ludzie wkładają te karty do ewolucji i najczęściej ludzie korzystają z tych kart do przeróżnych SBC. Jak zostaliście do końca, macie taką najważniejszą poradę, specjalnie czekałem do końca, żebyście oczywiście mieli w nagrodę, także teraz nie pozostaje wam nic, jak sobie tylko i wyłącznie działać. Oczywiście ja w odcinku nie chciałem zdradzać kolejnych takich wskazówek, które już naprawdę nakierowałyby was tylko na te karty najlepsze, no bo te najlepsze porady zostawiam dla osób, które mają handlarza na moim Discordzie, także mam nadzieję, że to rozumiecie. Natomiast w tym odcinku byłoby to na tyle. Ja życzę wam powodzenia, zostawcie suba, to kolejnego poradnika nie pominiecie. No i co? Zarabiajcie, działajcie, korzystajcie. Jak macie chęci, na pewno zarobicie dużo. Siemano!